najważniejsze święto. Barbórka to jest coś takiego, że górnicy cały rok czekają. Cały rok czekają i zaczyna się z rana, my jako orkiestra z rana gramy pobudki, później msza święta i po mszy wielki festyn na Karnalu. Przede wszystkim utwory regionalne, to nie kojarzę z kuchnią regionalną, ale folklor śląski, pieśni górnicze i tak dalej. I na wesoło. Jesteśmy w Dniu Górnika, w Barbórkę, 4 grudnia dzisiaj. Przepiękne święto, niegdyś kojarzące się tylko z kopalniami, tylko z górnictwem, bo to było dziedzictwo, to był znak czasów. Górnictwo, przemysł i Barbórkę świętowano. Dzisiaj kopalń i górników na Śląsku jest coraz mniej niestety, ale te przepiękne tradycje przetrwały i te przepiękne tradycje są kultywowane. Szanowni Państwo, za moimi plecami przepięknie podświetlony szyb Karnal. Jesteśmy bowiem na ulicy Wolności w Zabrzu, w cudownie zrewitalizowanej strefie Karnal. Ja pozwolę sobie to czako ściągnąć, bo w sumie niegodzien jestem tego nosić. Wziąłem czako specjalnie na Barbórkę od swojej mamy, bo on jej takie nakrycie głowy przysługuje. Stwierdziłem, że na moment w Barbórkę, w hołdzie górnikom, także z mojej rodziny, to czako założę. Tak dobrze Państwo słyszeli od mamy. Mama kilkadziesiąt lat już związana z górnictwem, także to jej również składam dzisiaj najlepsze życzenia. Składam je także wszystkim górnikom, osobom, którym górnictwo, osobom, którym Górny Śląsk jest bliski, opieki świętej Barbary, wszystkiego dobrego. Właśnie artysta rzeźbi w lodzie. Z ogromnej bryły lodu powstaje przepiękna rzeźba świętej Barbary. Za około 3 godzinki, w okolicach godziny 19, powinna ta rzeźba być gotowa. Trwają spacery dźwiękowe, ale przede wszystkim mamy dzisiaj o godzinie 18 koncert Brass Band, fantastyczny miks muzyczny, miks stylów od Nowego Orleanu poprzez etnofolkowe brzmienia. To wszystko dzisiaj tutaj na strefie Karnal. Oczywiście też strefa food trucków i przepiękny jarmark z rękodzielniczymi produktami, także z regionalnymi produktami. To wszystko tutaj w strefie Karnal, ale to nie koniec, bo Bill Off trwa 3 dni, działo się wczoraj, była Vitamina, Vito Bambino, dzisiaj Brass Band, dzisiaj warsztaty, dzisiaj rzeźba, dzisiaj dźwięk, dzisiaj piękne iluminacje świetlne. Mamy dla Państwa niesamowite warsztaty kreatywne dla rodziców z dziećmi i tutaj mamy różne tematy, bo są to warsztaty związane z barburkowelowe i z barburką, i z górnictwem, i z węglem, i z tym miejscem przepięknym, w którym się właśnie znajdujemy. Są to warsztaty artystyczne, z jednej strony można sobie zrobić lampion górniczy, można wykonać torbę z takimi górniczymi motywami, można zrobić sobie mydełko glicerynowe z dodatkiem właśnie węgla aktywnego i różnych fajnych, pachnących składników. Rodzice mogą sobie razem z dziećmi wykonać kosmetyki z węglem aktywnym, na przykład peeling do ciała, pastę do zębów czy maseczkę do twarzy. Można namalować przepiękne obrazy węglem, czyli tak naprawdę warsztaty wokół węgla i wokół barburki. Na frekwencję nie możemy narzekać, tutaj dzieci i rodzice dopisali, zresztą widać to w moim tle, rodzice są bardzo zadowoleni, dzieci tym bardziej. Najmłodsze maluchy są zaaktywowane na samym dole tutaj w naszym pomieszczeniu, gdzie mają rytmikę dla bajtli i tam pod okiem naszego instruktora uprawiają różnego rodzaju tańce i zabawy taneczne. Tradycja miesza się z nowoczesnością i to jest najpiękniejsze w Zabrzu, to jest najpiękniejsze w Muzeum Górnictwa Węglowego, to jest najpiękniejsze w strefie Karnal.